Chińska artystka Qiantian Liu jest nauczycielką technik żakardu cyfrowego w Chińskiej Akademii Sztuki. Jej praca jest jedną z serii prac dotyczących cyfrowego sposobu komunikowania się. Artystka przygląda się temu, jakie ruch rękami wykonujemy, kiedy jakby kontaktujemy się, porozumiewamy się między sobą przy użyciu różnych urządzeń cyfrowych, takich jak telefony komórkowe, tablety czy nawet komputery, i w pewien sposób próbuje odtworzyć te ruchy rąk czy odciski palców właśnie na tkaninach. Zainteresowała się tym sposobem komunikacji cyfrowej ze względu na to, że jest to forma komunikacji coraz powszechniejsza we współczesnym świecie. Ona sama często w ten sposób komunikuje się ze swoimi bliskimi, którzy są w innych miejscach po prostu, z którymi nie może się zobaczyć na żywo. Natomiast jest to sposób komunikacji, który w pewien sposób jakby tą komunikację, można powiedzieć, że zubaża, ponieważ nie pozwala na odczytywanie pewnych bardzo subtelnych emocji, które na przykład są widoczne w jakichś drobnych ruchach twarzy, właśnie w mowie ciała. Często to ciało podczas takiej komunikacji właśnie w ogóle nie jest widoczne. Także artystka zwraca uwagę na to, że właśnie te nowoczesne sposoby komunikacji w pewien sposób tą komunikację zubażają, i dla niej samej jakby tkanie też jest taką metaforą właśnie komunikacji, pewnych niewidzialnych nici, można powiedzieć, które tworzymy właśnie komunikując się z innymi, które tworzą taką sieć, można powiedzieć, gdzieś tam sieć informacji przebiegających między ludźmi. I właśnie ta cyfrowa komunikacja jest też komunikacją, w której w dużej mierze posługujemy się właśnie ruchami rąk, czy to pisząc na komputerze, czy właśnie na ekranach dotykowych, czy nawet odblokowując już telefon, jakby w ogóle zaczynając tą komunikację. Jest tu też pewne nawiązanie do takiej tradycji chińskiej, ponieważ w dawnych czasach w Chinach odcisk palca był formą podpisu, także jest to, ten odcisk palca jest czymś, co jakby przenosi nasze dane osobowe, jest czymś, co w pewien sposób nas, można powiedzieć, wyraża, nas nawet uosabia, a współcześnie właśnie te odciski palca zostawiamy na urządzeniach, i te ślady palców na urządzeniach, na ekranach są takim dowodem na to, że właśnie podejmujemy próbę komunikacji nawet na odległość, nawet jeśli ta komunikacja nie jest doskonała, to jednak jest i pozwala zachować nam kontakt, nawet jeśli właśnie nie możemy się z kimś bezpośrednio spotkać.